Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj rozpoczniemy taki nowy cykl i będzie dzisiaj o książkach, a może bardziej o autorze. I rozpoczynamy to po to, żeby po raz kolejny okazać przychylność osobie. I to nie jest reklama, bo nikt za to nie zapłaci. Wspomniany autor nawet nie wie, że ja to chcę nagrać, ale uznałem, że tak trzeba, że chcemy uczyć się być przychylni o tak, za nic. Mowa dzisiaj o Andrzeju Moszczeńskim. Odkryłem go jakiś rok temu. Było późne lato. Poszedłem do lasu na grzyby. Dzień wcześniej w audiotece kupiłem książkę o intrygującym tytule Jak rozwinąć swój potencjał. Wiecie, myślę sobie, no chcę się dowiedzieć, jak rozwinąć mój potencjał, bo wiem, że jest go sporo. I mówię, posłucham. Ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, kto jest autorem, bo na książce nie pisało, kto jest autorem. I chodząc kilka godzin w lesie, słuchałem książki i myślę sobie, co to w ogóle jest? Kto mógł tak spójnie i tak niesamowicie zebrać te wszystkie myśli? Gdybym umiał mówić, umiał pisać, to ja bym chciał to właśnie tak napisać i tak powiedzieć. I długo nie wiedziałem, kto to jest, bo to był personality improvement. I ja sobie tak myślę, nawet powtórzyć tego nie potrafiłem. Instytut. I myślę sobie, instytut, jaka to grupa autorów. I dalej chyba do końca nie jestem pewny, czy jest to praca tylko samego Andrzeja Moszczyńskiego, ale w genialny sposób dobrał lektorów do tych dwóch części, jak rozwinąć swój potencjał i jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości. No kto z nas nie chciałby rozwinąć kluczowych cech swojej osobowości? I myślę sobie, ktoś zadał sobie dużo trudu, żeby to tak super przygotować. Lektorzy czytający wspomniane audiobooki wydawali się genialni. Więc myślę, słucham. I słucham, i słucham, i gadam, to przecież jest genialne. To każdy powinien usłyszeć, każdy powinien przeczytać. Jeśli w wersji drukowanej, ja wolę słuchać, bo kiepsko widzę. No ale drukowane wersje są kultowe. Te akurat tu w twardych oprawach, nie wiem, czy one jeszcze funkcjonują na pierwotnym rynku, mają z tyłu płyty audio. No i to jest taki temat, który każdy z nas chciałby na początku swojej drogi poznać. Ja, wiecie, słuchałem dużo książek zagranicznych autorów i byłem zaskoczony, że jakiś nasz autor tak to pięknie zebrał. Tu mamy zebrane sukcesy samouków. I tu jest historia bodaj 50 samouków, którzy wywarli ogromny wpływ na losy świata, losy biznesu. No ale jest to suma, podejrzewam, bodaj 5 książek zebrana w jednej. I są takie książki, gdzie pogrupowane jest po 10 biografii takich przystępnie i łatwo napisanych, w których możemy rozeznać się, jak wiele ci ludzie osiągnęli i jaki wywarli wpływ na nasze życie. No i pozycja bodaj ostatnia. Inaczej o dobrem i mądrym życiu. No kto znowu z nas nie chciałby żyć dobrem i mądrym życiem? Także Andrzej Moszczeński, Andrzeju, dziękujemy, bo wykonałeś niesamowitą pracę. Nie znamy się wprawdzie jeszcze osobiście. Mam nadzieję, że kiedyś się poznamy albo porozmawiamy wspólnie, nawet przed kamerą. Ale mam wiele pytań jeszcze do ciebie, bo to, co ty tu przygotowałeś dla nas, jest niesamowite. Będziemy chcieli pokazać te okładki. I podoba mi się być przychylnym bez zapłaty. To jest ekscytujące. Do tego zachęcam, że jeśli widzimy rzeczy dobre, jeśli widzimy ludzi, którzy robią dobre rzeczy, to my ich chcemy wspierać. Niezależnie, czy nawet nie muszą o tym wiedzieć. Pewnie mu nawet nie powiem. Jak sam gdzieś zauważy, no to może będzie mile zaskoczony.
Książki są bardzo rozbudowane te. Tu jest po kilkaset stron wiedzy i czasem ułamek jej tylko, gdybyśmy wprowadzili do naszego życia, pewnie zmieniłby standard czy jakość naszego życia na lepsze. Tam, gdzie mówimy o wartościach, o rozpoznawaniu kluczowych cech osobowości, no to są takie rzeczy wartościowe, z którymi każdy mógłby się zmierzyć na początku swojej, czy to biznesowej drogi, czy jakiejś. No bo może to by w znacznym stopniu ułatwiło jego start, czy jego podróż w tym, jak my możemy służyć ludziom, naszym klientom, co możemy dla nich zrobić. 4 pozycje jako audiobooki. Wiem, że te audiobooki o samoukach i o dobrym i mądrym życiu występują podzielone na części. Nie wiem, ale chyba są już też w całości. Więc genialny materiał taki do słuchania. Ja audiobooki bardzo lubię. W samochodzie nie słucham radia, słucham książek. Uczę się. Mam dopiero 60 lat, to jeszcze się pewnie długo będę uczył. Także zachęcam. Chcemy w tym cyklu takim, może raz w miesiącu, chcę się powołać na jedną książkę, która mi się podobała. Tu nie tyle powołałem się na książkę, co na autora. Także Andrzeju, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że sobie zadałeś tyle trudu, żeby to wszystko dla nas tak genialnie zebrać. Pozdrowienia dla twojej rodziny, pozdrowienia dla państwa, którzy to wysłuchali. Zobaczcie, gdzie można te pozycje zdobyć. Nie wiem, czy wszystkie, niektóre można kupić, podejrzewam, na tych portalach sklepowych, internetowych, a niektóre może na rynku wtórnym już trzeba szukać, bo nie wiem, czy dalej są nowe edycje wydane w formie drukowanej. Dziękuję, że poświęciliście to chwilę. Była to recenzja książek autora Andrzeja Moszczyńskiego. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszam na kolejne odcinki. Będą się pojawiały cyklicznie, a te moje zwykłe gadanie to zazwyczaj w sobotę o 19:00 na kanale moim YouTube'owym Piekarz Bogdan Smolosz. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.